Do tej pory prezentowałem Wam koktajle na chilijskim pisco w wersji bezbarwnej, czyli transparentnym, ale nie wiem, czy wiecie, że występuje również w wersji starzonej. Jeżeli pisco chilijskie starzone jest w świeżych beczkach z dębu francuskiego lub amerykańskiego przez 180 do 360 dni, to jest to tak zwane pisco guarda. Powyżej 360 dni jest to wtedy envejecido. Na pewno ta odmiana chilijskiego pisco spodoba się miłośnikom whisky, miłośnikom starzonych rumów. Za chwilę przygotuję dla Was koktajl, który jest, no cóż, pewną ewolucją klasyka. Nie wiem, czy wiecie, ale Negroni jest to koktajl będący numerem trzecim zamawianym na świecie. Negroni, czyli gin, słodki wermut i bitters, takie jak Canales, Campari. Jego pewną ewolucją jest Boulevardier, gdzie podmieniono gin na amerykański bourbon, zachowując te same proporcje. Ja zrobię to samo, ale w miejsce twardego alkoholu, ginu czy bourbonu dam właśnie starzone chilijskie pisco. Do niskiego szkła wrzucam lód. Następnie nalewam w równych proporcjach starzone chilijskie pisco. Następnie słodki wermut, taka sama ilość. I w końcu bitter gorzki owocowy. Również w tym wypadku wszystkiego po 30 ml. Dokładnie wszystko. Zamieszam. I dekorować będę zestem z pomarańczy. Aromatyzuję zawartość i mój koktajl pod nazwą chilijski byk, Chilean Bull, jest gotowy. Spróbujcie, a na pewno zasmakujecie. Jeżeli macie jakieś pomysły na wykorzystanie chilijskiego pisco, piszcie do nas, a my spróbujemy te receptury sprawdzić i może nakręcimy jakiś kolejny film. Tak czy siak, kombinujcie, próbujcie, no ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.